Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, to jest Let's Play Rayman 3 Hodlum Havoc. Nie no, przechodziliśmy Underlands. Ale na początek ma synchronizacja dół, góra. Jest fajnie, trochę sobie zniżę mikrofon, żeby był na równi z moimi jakże poplającymi ustami. A taki bajer, spoko. Okej, co tu mamy? Boulder Brink. No to lecimy. Założę sobie od razu ten wheelot na rękę, w sensie ten pasek na rękę sobie założę. Było dobrze. O kurde. Przypomina mi to poziom z Raymana 2, gdzie się uciekało przed statkiem piratów. Jeszcze rakiety, no to po prostu prawie, że ten poziom, tylko że dwuwymiarowy. Nie uciekamy przed statkiem. Chyba, że zaraz nagle plot twist się stanie jakiś. Dobra, jest ten. To jest klatka, tylko że nie wiem, się tam dostać. Hello? To coś właśnie skrzaniłem. Znaczy, ja chyba muszę tam na. Co tu jest? O kurde, ja po jakimś kwasie. Idę. Ja miałem żyć. Mam jeszcze dwa życia. To całkiem. Całkiem spoko. Na moje umiejętności spodziewałem się mniej, ale. Zawsze coś. Dobra, tym razem się złapał. Rejmy, nie zawiedź mnie. Łap wszystko, co popadnie. Oczywiście, if you know what I mean. O Jezu. Dobra. Znowu ty. Serio. Nie lepiej sobie odpuścić. Tak obydwoje dobrze wiemy, że... Co? Nie, to jest hamowa. Nie! God damn it! Dobra. To jest już hamowa. Więc nie mogę się pozwolić, żeby ten pierwszy pirat aż tak dużo razy mnie trafił, bo inaczej jestem praktycznie skończony. Jeszcze umrę, ale na szczęście ten poziom nie jest trudny. Parkour to akurat dla mnie nie jest jakaś trudna rzecz. Znaczy parkour, skakanie po platformach. No w niektórych grach można to nazwać parkourem, ale no. Mogę po prostu nazywać skakanie. Tak samo jak, nie wiem, ostatnio się nawiązała z moim kumplem rozmowa, jakim odpowiednikiem można zastąpić parkour. W sensie na polski, bo parkour to jest z angielskiego. I jak się zastanawiamy. I nagle tak po chwili myślenia mówię, skakanie. Niezbyt to dobrze przemyślałem, ale no... Po części się zgodził, to mogę przyznać. Po części się zgodził i... Nie wiem. Nie wiem, czy zgodził się tylko dlatego, że był zażenowany moim pomysłem, czy zgodził się, bo naprawdę to może być taki polski odpowiednik. God damn it! Ile razy muszę się jeszcze trafić, abyś zginął? O Boże, to trochę... Tak brzmiło niefajnie. Swoją drogą, ludzie, chciałbym w niedalekiej przyszłości zrobić taką jakby, nie wiem, serię z przygodówek. Znaczy, serię z przygodówek. To jest trochę za dużo powiedziane. Mniej więcej, jakie ma przygodówki na oku, żeby je ograć na Let's Playach, to jest, no, Różowa Pantera, no please. Hokus Pokus oraz Na Kłopoty.
Big A Space Adventure. To już jest angielska, więc tu będę miał troszeczkę więcej kłopotów, ale zawsze coś. I czwarta to jest Ace Ventura. I nie wiem, w jakiej kolejności to zrobić. Prawdopodobnie no pantery muszą być już tak, że pierwsza musi być na kłopoty i Hokus Pokus. Tylko że nie wiem, czy jakąś przerwę to zrobić między tymi, że tak powiem, seriami, czy nie. Czy jedna po drugiej robić. Bo jeszcze nie wiem, kiedy to zrobię. Możliwe, że jak będzie taka przerwa między Raymanami. W sensie, jeżeli nic tam nie mam... Nie, chyba po Raymanie 3 na Game Boy Advance ma być Hoodlum's Revenge. I nie wiem, ewentualnie możemy sobie wtedy zrobić panterę pierwszą, czyli na kłopoty. Po Hoodlum's Revenge moglibyśmy zrobić Hokus Pokus i wtedy... Goddammit! Hokus Pokus i wtedy Rayman 1 Newborn. Ja... To jest moja propozycja. Ale... Jo, dobre to. I am invincible! Jakby to Homer Simpson powiedział, bo nadal pamiętam, jak nie wiem, w jakimś odcinku Simpsonów Homer krzyczał I am invincible! I am invincible! Chyba, że to było w jakiejś grze. Bo grałem w The Simpsons Game i The Simpsons Hit and Run, więc możliwe, że to z tych gier jest. Wydaje mi się, że to chyba z The Simpsons Game jednak jest, ale... Nie wiem. Nie jestem aż takim wielkim fanem Simpsonów, po prostu lubię. Dobra, więcej tych rakiet się oczywiście nie dało, więcej was matka nie miała. Dobra. Give me passage. Czy jakoś tak. Nie, give me alone. Już przeszliśmy 7 minut dopiero, nowy rekord. Pixel przeszedł jakiś poziom na odcinku. Ale beka. I nie zajął całego odcinka ten poziom. Den of Rocky. Boss? Robiście. O to! Co? Ała. Nie wiem właśnie, co mam robić w tym bossie. Pewnie parę razy tutaj zginę. Ale najpierw muszę... Ała. Ha. Ale najpierw muszę tutaj ogarnąć, co tu trzeba zrobić właściwie. Nie wiem, co on robi w ogóle. Taki mam mindfuck trochę. Ej, lol. Ja go trafiłem. To już była hamowa. Dobra, czyli on cały... Mógłbym w sumie oberwać tak ze 3 razy i bym go pokonał. Dobra, próbujemy. Goddammit. Czy już się nie uda? Dobra, i teraz gdzie? A, taki cwaniak. Dobra, easy. No i powiedzcie kiedyś, że Pixel to nie mistrz taktyki. Aaaa, easy. Nie o to po mnie chodziło, twórcą gry, ale... Jo, nie mogę. Kto chciał, żebym niekonwencjonalnie przechodził gry? Proszę bardzo.
Dobra robota, Rayman. Udało ci się. Teraz dostaniesz moc do... niszczenia podłogi twoim ciałem. Oczywiście nie tłumaczę tutaj instrukcji. No i dobra. Aha, niektóre poziomy w ogóle miały taką podłogę. No zobaczmy, czy to... No dobra, dzięki temu... Teraz pytanie, jak to zrobić? Bo tu nie mam przycisku R. Może minus? Może A? Aha, dobra, czyli A to jest przycisk R u mnie. Zapamiętać. Ratchet Ruins, czyli chyba, nie wiem, jakieś zniszczone ruiny? Znaczy, ruiny to sama definicja tego słowa, jest zniszczone, ale... Przypomina mi to bardzo Stomp Sonica. To jest chyba powrót do Hub World'a. Taki jak z Raymana. Jedynki. Ej, czy... O kurde, to jest ten... O! To jest ten grubasek. Nie mam pewności, jakim cudem ja mam go pokonać, bez puszek, ale dobra. Okej, okay, mam pomysł. Swoją drogą, to jest aż dziwne, że Rayman 3 normalny, a Rayman 3 na Game Boy Advance tak bądź co bądź się różni w rozgrywce, że na przykład, no, choćby nawet taki przykład, że na PC-cie i normalny Rayman 3 ma puszki z mocami, a tutaj nie ma ich. Bądź co bądź tutaj nie ma żadnych mocy. Tak na dobrą sprawę. O kurde! Nie zauważyłem końca i prawie spadłem. Pyk. Okej, okay, checkpoint. Pewnie już ominąłem jedną tą klatkę. No dobra. Pyk! Gdzie wy jesteście, przepraszam bardzo, że tak helpujecie? Mam pomysł. Tu. Ahaha. I tu będzie klatka. No oczywiście. Dlaczego mnie to nie dziwi? Jedna na dwie. Ale no, zawsze to jest jedna. Nie można powiedzieć, że nie. O. Dobra, teraz nie mam pomysłu, jak go pokonać. Chyba, że... Nope. Chyba, że... Mam jeszcze inny pomysł. Okej, zaraz zginę. Okej. Jakąś... Już mam bądź co bądź taktykę na te wszystkie... Czy ja... Musiałem, że zginę. Bądź co bądź już mam jakąś tam taktykę na to wszystko. Co właśnie zrobiłem? LOL, jak sekrety. Oh god damn it. Sekrety po prostu lepiej ukryte niż w Isaacu. Mówię tu oczywiście o The Binding of Isaac. Dla tych, co nie wiedzą. O kurde. Mi się nie uda. Ło! I tylko nie uratowałem jednego Tinsina i nie zdobyłem jednego Luma. Całkiem niezły wynik, jak na mnie. Indiana Jones, rip-off! Rip-off! Dobra.
Aha. Spoko. Ja myślałem, że można trochę oszukać, że ta kula poleci bez nas. Znaczy, kula poleci po nas i będziemy przez to bezpieczni. Niestety tak się nie da. Założę się, że jest to pewnie jakiś sequence break, dzięki któremu mogę po prostu ominąć tą kulę czy coś. Zginę. No nie, to w porę się nie zorientowałem. Więc dobra, lecimy. Może... Kiedy już po raz pierwszy widzieliśmy tą cutscenkę, to sądzę, że powinniśmy już nie widzieć jej, ponieważ to już jest trochę nużące i szczerze niepotrzebne. A zapomniałem, że to może wybuchać. Znaczy akurat aspekt wybuchania pamiętałem, ale nie to, że mogę to rozwalać. Dobra, założę się, że zginę jeszcze, bo trochę strąbałem z tymi bombami i ta kula mnie praktycznie goni. Ha! Szukałem. Wow! Ale tak mi nie. Uff. Dobra. Gdzie jest ta klatka? Bo ją słyszałem. Usłyszałem ją. Przepraszam. Dobra. Wow. Ała. Zostałem po pupie. Wydaje mi się, że tu... Nie. O, znowu dostanę po kupie. Pytanie, czy... Będzie gdzieś tu checkpoint. To wam mogę na to skoczyć, bo będę mógł tu wrócić. Tak, dokładnie. Jest ta klatka. Pewnie już ją ominąłem dawno, więc... Okej, okay, bo mogę mieć ją w pupce. Checkpoint, hello! Ale mi się przypomina Ratchet i Clank. I checkpointów szukać to było... Checkpointów szukać, dostać checkpoint to było na serio... Cud. No oczywiście, kula. Tego mogłem się spodziewać. To już jest dosyć przewidywalny ten layout. Może teraz praktycznie nad każdą miną będzie bomba. Goddammit. No ciut mi się za wysoko skoczyło. Ale tak ociupin. Dobra, lecimy. Albo raczej spadamy. Jak wolicie. O, spadamy stąd. To chyba będzie nawet tytuł odcinka, co sądzę. Ale nie, no fajna moc. Innowacyjna, przyznam, bo jak te wszystkie moce, które na razie zdobywaliśmy, to były już takie, które mieliśmy praktycznie. Tak, ta jest taka nowa, po prostu. Nie wiem, jak to opisać, po prostu jest innowacyjna. Takiej jeszcze nie było. Dobra, wiem, że lamię, jak zawsze. To jest w sumie już nieodłączną moją częścią. Pamiętajcie, lamy nie można by oduczyć lamienia. To jest po prostu już nasza taka choroba. Dobra. O nie. Gademe. Ale nie, no jakbym bardziej o... Matko Boska. Przepraszam za to. Moje psy już mają ode mnie opieprz. Znaczy wiem, że zaszczekanie psom się nie powinno... wiecie, nie powinno się krzyczeć na psy, kiedy szczekają, bo bądź co bądź. To jest tak, jakby człowieka zamówienie bić, ale... Fu, bić. Nie mam zamiaru ich bić, tylko po prostu je okrzyczeć, ale...
To jest tak jak za człowieka zamówienie okrzyć, ale no... No bądź co, bądź krzyczą oni praktycznie na swoich. Więc... Więc no co? Ja też nie mogę? Dobra, więc teraz speedrun praktycznie, bo już nie mamy co tutaj zbierać. Poza tą klatką, ale ona mnie... Ona mnie intryguje. Gdzie może być tutaj klatka? Chyba... O, chyba, że jest po drugiej stronie ściany. Na to bym nie padł właściwie. Do teraz. No więc olewamy kompletnie te dźwięki i czekamy. Ale już byłem blisko. Ała. Byłem blisko, bo był przycisk, więc no na stopę byłem blisko. Końcówki tego wyścigu. Znaczy, no wyścigu, no bardzo mi fajny wyścig, gdzie jak tylko cię dotknie współzawodnik, to już przegrywasz. No właściwie tak w koszykówce jest, ale no. No właśnie. Serio. No ja zauważam, że coraz więcej serii zawiera coś takiego, że ja przelatuję po prostu przez podłogę. A zapoczątkowało co oczywiście to? Modi i Nana. Dobra. Lecimy. Nie wolno mi spuszczać praktycznie palca z przycisku A, czyli R w tym przypadku. I będę dobry. I będzie dobrze. O kurde. Pixel, zapamiętaj to. Bo jeszcze pierdyliard razy zginiesz, zanim wreszcie to zapamiętasz, że nie, nigdy, powtarzam, nigdy nie mów, że coś będzie dobrze, bo od razu to będzie źle. I to jest właśnie coś, co powinieneś sobie zapamiętać, bo ty zawsze to mówisz, a później masz pretensje do tego, że wszystko ci nie wychodzi. Jakkolwiek by to nie brzmiało. Bo ja wiem, że są tutaj, co po niektórzy z was, którzy mają takie brzydkie umysły. Ja was znam. A nie mogę, i chyba w tym samym miejscu nawet. No ja was znam, ludzie. Ja wiem, że macie jakieś takie brzydkie umysły. I brzydką wyobraźnię. Czasem nawet nieadekwatną do waszego wieku. Ja was mam na oku. Żebyście sobie nie myśleli. W sumie to sam mam taką nawet wyobraźnię nieadekwatną do mojego wieku, ale dobra. Ja po prostu jestem lekko, ale to lekko, bardzo lekko zboczony. Co? Dobra, i teraz pan jest. Czyli nie było tej klatki. Uff. Coś mi jeszcze tutaj jakiś poziom został. Nie wydaje mi się. Nie, zobaczmy, czy jest jeszcze tutaj jakiś. Wydaje mi się, że tu już byłem, więc pójdźmy sobie. Nie, tutaj byłem. Więc chodźmy tu. Dobra, czyli jeszcze jakieś poziomy nam zostały z tego świata, więc w następnym odcinku będziemy robić... Ała. Wicked Flow. A na obecną chwilę dzięki wam za oglądanie. Mam nadzieję, że wam się podobało. Oczywiście zaraz zaczynam się zabierać za nagrywanie Sonic Adventure DX. Historia Amy. No i co? Oczywiście jutro was zapraszam na Sonic Adventure DX. W czwartek was zapraszam na Spyro 3. Na live z Sonica 4 epizod 2 i w piątek was zapraszam na kontynuację tego live'a już lub na live z Sonic Adventure DX. Oczywiście te live'y odbędą się o godzinie 16. No i chyba będzie fajnie, więc co? Dzięki za oglądanie, na razie, cześć, pa pa!